12 wieczór z Ewangelii Świętego Łukasza 21-22. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, a nikim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Rozważanie. Boże Ojcze, w Jezusie Chrystusie i Ty się rozradowałeś, bo wypełniło i nadal wypełnia się Twoje pragnienie, aby wywyższyć to, co słabe, małe i pokorne. Dlatego ludzie czystego i prostego serca podziwiają Twoje oblicze w Twoim Synu. Ojcze, obiecałeś nam, że Jezus objawi nam Ciebie i da nam poznać Ciebie. Pragnę ujrzeć Twoje oblicze. Oczyść oczy mojego serca, aby tak się stało. Rachunek sumienia. Czy pragniesz coraz bardziej poznawać Boga Ojca w słowach i dziełach Jezusa? Czy pragniesz być prostaczkiem, który cieszy się wiarą, mimo że nie rozumie wszystkiego? O co dziś poprosiłbyś Boga Ojca szczególnie? Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza. Psalm 105.